Hej, cześć, siemaneczko. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dirge 2. Jest to 18 odcinek. No i zaczynamy, kontynuujemy jak zwykle Dictor. I tak, zastanawiam się, co to by wziąć teraz. Może Maroko tutaj na dole, wszystko gotowe. Na dole też. Los Angeles. Nie jest gotowe, to gotowe. Chorwacja gotowa. Japonia gotowa. Nie chcę X Game. Chiny. To tak, może zaczniemy sobie od Chin. Skończymy sobie poziom nowicjusza. Więc o Subaru. Bierzemy. I ruszamy w drogę. I tak, co wam tu powiedzieć? Kurde, mamy piąteczek. Zostały nam 2 dni wakacji, sobota i niedziela. W poniedziałek już do szkoły. A, bo to jest gate. Ta konferencja. Musimy. Ona polega na tym, żeby strącić jak najwięcej tych żółtych bloczków. Nie wiem, z czego one są, z pianki czy z czegoś. Ale mniejsza o to. Chciałem was zapytać, jak tam klocki, piszcie klocki o klockach hamulcowych, jakie polecacie klocki mi. Mam zamiar wymienić w swoim samochodzie, no nie, może jeszcze nie moim, znaczy no moim, bo już jest przepisane na mnie, tyle że jeszcze nie mogę nim jeździć. Ło, jakiś slalomik tutaj ładnie zrobiony. Tak, ale chciałem w ogóle z wami poopowiadać, pogadać i poznać wasze zdanie, bo nie wiem, czy słyszeliście, kurde, ale ominąłem The Best. W 2014 roku ma wejść prawo, które zostało ogłoszone w tym roku. Jeszcze nie wejdzie, nie wiadomo czy wejdzie, ale w większości krajach europejskich to już weszło. O tym, że jak przekroczymy prędkość, znaczy to. O, zacznijmy jeszcze raz. To zależy od tego, to jest tak. To jest, na przykład jedziemy sobie samochodem i fotoradar nam szedł zdjęcie, na przykład byliśmy w terenie zabudowanym. Przekroczyliśmy prędkość o 56 km na godzinę, czyli mamy 106 na godzinę w terenie zabudowanym. I prawo ma być takie, że funkcjonariusze policji będą mieli tak, mogli zabrać kierowcy prawo jazdy na 3 miesiące w takiej sytuacji. Ja właśnie chciałbym poznać waszą opinię, czy to jest dobry pomysł od naszego państwa, od naszych funkcjonariuszy, bo to policja zaczynała z innych krajów europejskich. Czy to poprawi, czy no bo z tego co jest wiadomo, prędkość jest najczęstszą jak to przyczyną wypadków. Tak, ale według mnie to jest trochę drobna przesada. No w sumie no to jest też prawda, że ten prędkość jest no kurde, często przyczyną wypadków. Ale czytałem też w gazecie, że na jakiejś krajowej, nie dokładnie drodze już wam nie powiem, bo czytałem z wami 2 dni temu w gazetę, nawet jej tu nie mam, to nie powiem wam. Poprawiono architekturę drogi, czyli wprowadzono takie dobre, jakieś, wiecie, takie poprawiające jak to komfort jazdy, czyli równe drogi, dużo jakichś tam systemów takich, które pomagają kierowcowi. No wszystko takie ugodnienia dla kierowców, nie? Takie, że polepszają nam jazdę, nie? I podobno na tym odcinku było bardzo dużo przed tym wprowadzeniem modernizacji, było bardzo dużo wypadków.
I po remoncie tego odcinka, to ja nie wiem, czy to jest autostrada, czy droga szybkiego ruchu, no ale mniejsza o to, poprawiło się. Great. Nice. Poprawiła się ilość wypadków, zmniejszyła się, chodzi mi o to. To się zmniejszyło. Widzę, że te bloczki stawiają nawet nie z bloku. Nawet nie zauważyłem tego wcześniej. Może przez to, że teraz jedziemy z taką dużą prędkością, ale dip odczuwa się to w dircie. Coś czuję, że za dużo ominęliśmy tych klocków. Gaz do dechy, tutaj ciasno. No i właśnie chciałbym poznać wasze zdanie na temat tego przepisu, który ma wejść podobno od 2014 roku. Jeszcze odłamki leżą, bloczka pod naszą Subaru. Dobra, kontynuuj. Nie wiem czemu w Chinach mamy właśnie, wracając do gry, nie wiem czemu, czy dlaczego mamy w Chinach po dwa wyścigi. Bierzemy jedne ten, a mamy dwa wyścigi. Gratulacje. Hej, Mateusz, niezła jazda w ostatnim wyścigu. Pod stronę. Mam dla ciebie wyzwanie. O, wyzwanie. Ciekawe, czy dojedziesz w wyznaczonym czasie. Pewnie. Can block? Can block. No to dobra, tak, może najpierw już skończymy tą. Dobra, zwyczajny. Weźmiemy sobie... Na tego nas nie stać, na to nie stać. Dużo kosztujemy. Tego już od sponsora dostaliśmy. Colin McRae. Nie wiem, czemu on tutaj jest niedostępny. Idziemy sobie Mitsubishi 10. Lancera 10. W szóstej pozycji będziemy startować. A właśnie jeszcze chciałbym, o, skoro jesteśmy według was najlepszy, jak to Lancer z tych trzech ostatnich, bo widziałem nawet Lancera kiedyś siódemkę w realu na żywo, który jest najlepszy według was, znaczy najfajniej się prezentuje w ogóle. Jest lepszy, bo według mnie dziewiątka, weźmy, że z wyboru ósemki, dziewiątki i dziesiątki, która jest najlepsza? Według mnie jest najlepsza dziewiątka, najładniejsza i tak na... Nie wiem, jak się kieruje nią, bo nigdy nie jeździłem, ale strasznie design od dziewiątki do dziesiątki zmienił się w Eclipse. Co ja mówię, Eclipse w Lancerze. Już mi się pierdzieli w czachę. Bardzo dużo się zmienił ten design. Oho, już jadę na rozruszniku. Jak to kolega Kacper powiedział kiedyś. Jazda bardziej bokiem. Fuck yeah. Cześć, witajcie ponownie. Musiałem zrobić małe cięcie niestety z powodu tego, że miałem niepewność, że Fraps mi nagrywa, ale okazało się, że jest wszystko ok, niepotrzebnie robiłem cięcie. No ale trudno się mówi. Uuu, jak ładnie idzie bokiem, patrz tam. Eclipse'a dogoniliśmy, to jest ta trasa, co mieliśmy z czwórką, taki poważny wypadek, tylko że od tyłu. Łoś, a no, tutaj wjechaliśmy w dupsko. Uderzenie. A, myślałem, że może będzie miał wypadek jakiś. Mogłem go bardziej przycisnąć. No dobra, żyjemy dalej. Z powrotem na shooter. Ale silnik, tu się zażynamy, ten silnik. Ledwo co po dotarciu. O ta, no pierwszy raz jedziemy. Czwórką. Znaczy piątką, dziesiątką, co ja mówię. O, pizdełaj się nie udało.
Chociaż już. O, chociaż już nieraz jechaliśmy. Pewnie w karierze tamtej przed tym formatowaniem i wszystko. Przed straceniem save'a chyba jechaliśmy. Oj, kiss the eye, się udał tylko w co. Ten taki stojący. O, to pięknie. Trochę było odstępu za dużo, ale było ładnie też. Uohoho. Teraz już tylko lepiej. A, jak to? Ja naciskam. F1. Za bardzo bokiem szłem. Ło, myślałem, że znowu będzie. Sorry, drzewko, skasowaliśmy. Dawaj mi coś, może dogonimy jeszcze tego gościa. Ło, ho, ho, jedzie przed nami. W małych odstępach ja bym chcę. Chyba 350. Ło, się zagapiłem. Został nam jeden tylko chyba. Na retrospekcja. Driftem go! Fuck yeah, fuck yeah, nice! Jadę was kurwa na haksa! Ej, albo nie, czekaj. Zobaczymy co się stanie. Trochę przyrąbaliśmy. Ale szkoda retrospekcji, bo jakby tam się jeszcze coś stało. Ach, nice one. Zacięta rywalizacja. 350 setka za mną ciśnięło. Co to było za wieża? Patrz, ta jeszcze tego wezmę. A, tak się jeździ. Yeah, ale rozdupcone. Naprawdę, no jest naprawdę potrafię jeździć, tylko że rozwalam strasznie samochody. No niestety, coś za coś.